nie zdecydował się. Super. Jest gol. Druga zmiana w zespole gospodarzy. Boisko opuszcza grający z numerem 19 Patryk Czarnowski. Spotkanie się kończy remisem 1-1 i tak się zastanawiam, czy nie szkoda, że ta awantura wcześniej na przykład nie była, bo tak dała takiego pozytywnego kopu, miałem wrażenie. Kończy się remisem, myślę, że remisem nie krzywdzących żadnej ze stron. Awantura niepotrzebna. To była i tak żółta kartka i w konsekwencji czerwona. Chyba sędzia dał czerwoną od razu, tak? Tak, czerwona.
Chyba to było na żółto jednak. Remis, szkoda straconych punktów. Trudne warunki, trudna liga, trudno się gra. Często trzeba dostosowywać środki i rozwiązania meczowe do tego, na jakim się gra terenie, z jakimi zespołami, jaka to siermiężna walka w tej lidze. To widzimy co tydzień. Dobrze rozpoczęliśmy to spotkanie, mieliśmy dobrą pierwszą połowę, okraszoną, jeżeli można powiedzieć w ogóle, że okraszoną jedną czy dwoma takimi akcjami, jakie sobie życzymy, z których jestem zadowolony, gdzie Leno miał wyśmienitą sytuację do zdobycia bramki i powinniśmy prowadzić, aczkolwiek oni też mieli swoje sytuacje, jak chociażby słupek na początku meczu, tuż po naszym dobrym początku. Początek, cztery stałe fragmenty gry. Potem piąty, szósty, bodajże siódmy jeszcze w pierwszej połowie i nie było za dużo zagrożenia. Myślę, że remis sprawiedliwy. Patrząc jeszcze na karnego, którego Ostruda nie trafiła, ale karnego nie było. Aha. Nie za mało tych sytuacji stwarzacie sobie w ofensywie? Ciężko wam to przychodzi w tym sezonie, w tej rundzie. Zespół się troszeczkę przeobraził. Mamy tą radość, że wypuściliśmy stąd ludzi, którzy są dziś w jedynce, jak Szymański, w Raniesz, w Piaście i kilku pierwszoligowców, czterech, pięciu, którzy byli w tym zespole. To się dużo pozmieniało. Myślę, że będzie dobrze za kilka tygodni. Taka jest rola dwójki, chociaż ambicje wszyscy ludzie, którzy i siedzą na ławce i biegają po boisku, mają nie tylko takie, by cieszyć się rozwojem i piękną grą, ale też mają ambicje, by wygrywać spotkania i tego nie ma i nie jesteśmy zadowoleni do końca.